Jeszcze w bieżącym miesiącu do Wód Polskich trafi wniosek suwalskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji dotyczący zmian taryfy za wodę. Niezależnie od niego woda w oparciu o obowiązującą taryfę od 1 lipca zdrożeje do 3 zł 23 groszy za metr. Teraz prezes suwalskich wodociągów zapowiada, że kolejna podwyżka może wynieść znacznie więcej niż kilka czy kilkanaście groszy. Ubiegły rok bowiem PEWiK zamknął stratą 800 tysięcy złotych, a na rok bieżący przy obecnych stawkach strata może przekroczyć 4 miliony złotych. Albo uda mi się przeforsować zmianę taryfy, która na dzisiaj nie pokrywa kosztów bieżącego funkcjonowania mojego przedsiębiorstwa, czyli gdyby nie pewne zaoszczędzone środki z zeszłego roku, które wynikały z tego, że część inwestycji nie została zrealizowana, bo nie było oferentów, nie było podmiotów, którzy się chcieli podjąć realizacji tych inwestycji, to dzisiaj patrzyłbym na bieżący rok z dużą trwogą, po prostu nie mając pewności, czy będzie mnie stać na to, żeby realizować jakiekolwiek zadania inwestycyjne. Robię wszystko, aby jeszcze w marcu, w drugiej połowie złożyć nowy wniosek taryfowy do Wód Polskich, który będzie zakładał podwyżkę taryfy nieco ponad 20%. Jeszcze nie wiem dzisiaj ile, bo nie znamy wszystkich kosztów. Czekamy na część jakby faktur, szczególnie za energię, bo to jakby jest spore opóźnienie, mimo że już jakby rok mamy dosyć zaawansowany, to jeszcze te płatności, jakby te faktury nie spłynęły i nie znamy pełnego kosztu, który będziemy tutaj ponosić. Niemniej jednak wygląda na to, że ten wniosek, z którym będę wychodził, będzie oscylował właśnie podwyżkę taryfy na poziomie około 20 do 25%, gdzieś w tych granicach. Co to oznacza? Dla czteroosobowej rodziny oznacza to średnio około 24 zł podwyżki miesięcznie. To jest przy założeniu takim skalkulowane, że tak by średnio na osobę 3 metry sześcienne się zużywa miesięcznie, bo tak mówią tutaj wszelkie badania. U nas nawet w mieście jest to troszeczkę nawet mniej niż te 3 metry sześcienne, ale około 2 zł na ten metr ta podwyżka będzie wynosiła, więc tak jak mówię, jest to około tam 24 do 25 zł miesięcznie dodatkowego kosztu dla rodziny czteroosobowej. W skali roku jest to około tam 300 zł. Wody Polskie jednak najczęściej odrzucają wnioski taryfowe przewidujące wzrosty opłat. W województwie podlaskim do końca stycznia złożono 52 takie dokumenty. W 35 przypadkach wydano decyzje odmowne. Zatwierdzono zaledwie 4. Reszta jeszcze jest procedowana, informował Kurzyna, przytaczając równocześnie przykłady z Bydgoszczy, gdzie na 32 wnioski zatwierdzono 1, oraz Gdańska, w którym z 89 akceptację zyskały tylko 3. Tymczasem koszty samej energii elektrycznej od momentu zatwierdzenia czy wejścia w życie poprzedniej taryfy, tej, która w tej chwili obowiązuje, czyli to był czerwiec 2021 roku, do chwili obecnej, ten koszt wzrósł o 100%, a na oczyszczalni o 116%, bo tam jest inna jakby grupa, inne taryfy. Także to pokazuje, jaka jest skala wzrostu obiektywnych jakby kosztów. Do tego dochodzą oczywiście roszczenia płacowe pracowników, którzy słusznie domagają się waloryzacji wynagrodzeń ze względu na panującą inflację. I ten, jakby biorąc pod uwagę tylko te dwa czynniki, już pomijając ogólny wzrost jakby kosztów usług za usługi zewnętrzne, za roboty, za paliwa, które musimy wykorzystywać w swojej działalności, powoduje, że naprawdę ten wzrost, o który chcę wystąpić, no jakby znajduje uzasadnienie w argumentach merytorycznych. Jeśli Wody Polskie nie zatwierdzą nowej taryfy, PEWiK ma dwie ścieżki. Rezygnacja z inwestycji albo... Albo zaciągnąć dość duże kredytowanie zewnętrzne, czyli mówiąc wprost kredyty po to, żeby realizować inwestycje w tym roku, a w przyszłym być może na finansowanie również działalności bieżącej, albo alternatywa nie realizować inwestycji i nie uzbrajać jakby kolejnych terenów i nie umożliwiać podłączeń nowym mieszkańcom.